Za pośrednictwem telewizji chciałbym złożyć życzenia wesołych świąt, zdrowych, wszelkiej pomyślności, łask Bożych. Niech się spełnią te nawet najskrytsze marzenia. My jako samorządowcy, ale także ja jako nauczyciel, także jako ojciec, jako człowiek tego terenu, Kaszub, powiatu kościerskiego, chciałbym, żeby wszystkim żyło się dobrze. W imieniu swoim i pracowników Urzędu Miasta chciałbym wszystkim mieszkańcom Kościerzyny złożyć jak najserdeczniejsze życzenia płynące głęboko z serca, zdrowia, szczęścia, pomyślności, przede wszystkim spokoju, wspólnego czasu spędzonego przy wigilijnym stole, jak najdłuższej pamięci o tym czasie oraz wszystkiego najlepszego na nadchodzący 2018 rok. Tego, aby nasza wspólna praca, wspólne działanie w kierunku rozwoju, promocji i szerzenia dobra w mieście nie poszły na marne, abyśmy wspólnie dalej to ciągnęli, abyśmy wspólnie dążyli do tego, aby zostawić przyszłym pokoleniom jak najlepsze nasze zasoby. Wszystkiego najlepszego. Przed nami zbliżające się święta, bogate w tradycje kaszubskie, z bogatymi, pięknymi śpiewami, a przede wszystkim święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który dzielimy z bliskimi, z rodzinami. To czas refleksji i zastanowienia się nad tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, przepełnionych radością, wesołością, zdrowiem, a przede wszystkim życzę Państwu życzliwości, której tak bardzo nam potrzeba. Życzę spokoju i spełnienia wszystkich marzeń, tych zawodowych i rodzinnych. Niech nadchodzące święta będą dla Państwa wyjątkowym czasem, czasem bez pośpiechu, stresu, smutku i czasem radosnym, abyście Państwo byli zadowoleni z życia we wszystkich jego aspektach. Życzę Państwu korzystania i umiejętność dostrzegania piękna otaczającego nas świata. Życzę wielu sukcesów, wiary w własne możliwości, a przede wszystkim życzę również pokoju. W tym nowym 2018 roku życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pogody ducha, optymizmu i wiary w lepsze czasy. Wszystkiego najlepszego na święta i nowy rok.